Moi drodzy, krótko i na temat. Działamy, podejmujemy szybkie, odważne decyzje. Już w czwartek zadecydowaliśmy, że przestawiamy naszą ramówkę, mimo tego, że przez 7 lat co tydzień nagrywaliśmy zapowiedzi nabożeństw. Postanowiliśmy, że tym razem będziemy do odwołania transmitowali nabożeństwo online z Gliwic. Cieszę się, że dołączyliście w minioną niedzielę. Cieszę się, że dołączacie do transmisji, które są w naszym kościele, w różnych parafiach, na stronie internetowej www.luteranie.pl jest cały wykaz tych parafii, możemy z tego korzystać. Druga sprawa jest taka, że pracujemy nad tym, żeby znowu wypuścić szkółkę niedzielną. Po spektakularnym sukcesie szkółki niedzielnej, którą przygotowała Kasia Kowalska, która była zamieszczona na Facebooku parafii ewangelickiej w Pokoju i Lubieni, postanowiliśmy wejść we współpracę i taką szkółkę akurat na tą niedzielę wraz z diakon Dorotą Obraca i chcemy jako chrześcijańska telewizja internetowa przygotować. Kolejna sprawa to rekolekcje. Rekolekcje z księdzem Janem Kurko, które nagrywamy w tym tygodniu. Cieszę się z rekolekcji księdza Marka Ubloża, które były transmitowane przez parafię w Golasowicach. Bardzo cenny materiał, przynajmniej pierwszą część uczestniczyłem na żywo, więc serdecznie polecam. No i ostatnia rzecz to codziennik biblijny. Postanowiliśmy zamiast tych cotygodniowych zapowiedzi dać coś innego, mianowicie codzienne zapowiedzi na podstawie książeczki z Biblią na co dzień księża z diecezji katowickiej. Mam nadzieję, że poszerzymy też to grono. Będą przygotowywać takie rozważanie, które będzie pojawiać się o godzinie 7 rano na kanale chrześcijańskiej telewizji internetowej i na Facebooku. Serdecznie proszę, byście udostępniali, subskrybowali, żebyśmy jakoś wspólnie tą sytuację przetrwali. Kościół się nie skończył, Kościół jest. Mam nadzieję, że już wkrótce chwycimy się za ręce, przytulimy, ale dalej pokój Chrystusa trwa w naszych sercach i tego pokoju życzę każdemu z Was. Nie takiego pokoju, jak świat daje, ale jaki daje Pan Jezus Chrystus. Do zobaczenia online.